Fire it up. Don't disappoint. Oj, Cross, masz całkowitą rację, nie tylko ty wracasz, ale także i ja. Cześć, witam was z tej strony Kit Kobon, a to jest Need for Speed Carbon. Moja ulubiona gra i gra mojego dzieciństwa, którą tym razem będę mógł wam pokazać i razem z wami przeżywać, ponieważ, tak jak wspomniałem, to jest gra mojego dzieciństwa i chciałem ją sobie odświeżyć jako powrót. Tak samo jako powrót Crossa i mój. Wszystko musiało się stać, wszystko musiało się zdarzyć. No i cóż, przeżyjemy to wspólnie. Time to settle a little score from Rockport, you think? I don't remember asking for your help, Croc. What makes you think you can bounty hunt in Silverton without my approval? It's Cross. And this guy's from out of town. Been a long time, kid. What's his bounty? 150K. David, take care of this guy. So, that's what you've been up to. Nikki, this should be interesting.
dare you show your face here! Whoa, hey, cool hey, me. Control yourself. I still don't know what happened that night you took off. But I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things, I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? You got a better idea? Then let's get him started, right away. Don't disappoint. Not again. Thanks for waiting up. Yeah, sure, Nikki. Hey, who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Hey, if there's three, do I get one? I mean, I don't care which one, although I am partial to the one with the sweet rims. Why don't you just make sure the tanks are filled? That's great. I'm the monkey! Pick one. Let's get this over with. Ach, wspomnienia wracają. Muszę wam przyznać, że cieszę się, że mogę to dla was nagrać. Ale zaczynając, bo później przyjdzie czas na wspomnienia, na inne tego typu rzeczy. Zacznijmy więc. Twój samochód został skasowany podczas ucieczki przed Crossem. Wybierz teraz klasy i wykonaj próbny przejazd samochodem, w którym chcesz rozpocząć karierę. Wybór będzie miał wpływ na to, jakie samochody i części będziesz odblokowywać, przyjmując kolejne terytoria. No i tak, zaczynając, mamy trzy klasy samochodów. Pierwsza klasa to jest Muscle Car z Chevroletem Camaro SS. Druga to jest klasa aut egzotycznych z Alfa Romeo Brera. Jeju, Alfa Romeo. Za dużo R. I tak mi się tutaj zaczyna mylić. I auta tuningowane z Mazdą RX-8. Ja uwielbiam samochody właśnie tuningowane i całą tą klasę, więc chyba domyślacie się, jakie auto wybiorę. Później tak naprawdę... Ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Ja natomiast od małego dziecka uwielbiałem właśnie Mazda RX-8 i chyba pozostanę jej wierny. I to było też jedno z niewielu aut, które właśnie wybierałem na początek, więc pozostanę wierny swojej Mazdzie i to ją wybiorę, ale później będziemy mieli inne auta i inne przygody. No a my zaczniemy właśnie tym autem. Jaka skrzynia biegów? Automat. Nie lubię się bawić manualną skrzynią biegów, przynajmniej w grach. W codzienności muszę. Nikki's good. Just listen to her. And I'll stick around and I'll help out. Make sure she's not too hard on you. Okay, come on, let's just get this over with. No i cóż, pierwsza pokazówka. Siema, Nikki. Ogólnie tutaj mamy pierwszy tutorial, który będzie nam pokazywał to, co możemy zrobić z pomocnikami, że są trzy specjalności: blokarzy, drafterzy oraz zwiadowcy. Czytam w myślach. Nie, po prostu słucham Niki. Czas nauczyć się, jak wykorzystywać pomocnika. No jak go wykorzystywać? Pewnie powiecie, jak najlepiej. A Niki nam to pokaże, jak to zrobić. Udało nam się aktywować pomocnika.
Ja tak naprawdę musiałem sobie troszeczkę inaczej ułożyć rozmieszczenie przycisków na kontrolerze. I tak naprawdę robię jeden wielki eksperyment, ponieważ będę jeździł na analogach, czyli na gałkach od pada, bo jeżdżę na padzie od Xbox One. Natomiast... dlaczego to będzie eksperyment? Ponieważ zawsze jeździłem na strzałkach i tym razem nie wiem, jak to wypadnie. No dawaj, Niki, zablokuj Neville'a. Dobrze, blok udany. I to była właśnie pokazówka blokera, czyli osoby blokującej. A teraz natomiast będziemy... Niki będzie drafterem. Więc musimy się ustawić w strumieniu i będziemy jechać szybciej. I to tyle. Natomiast teraz Niki będzie trzecią specjalnością, czyli zwiadowcą. I będzie nam pokazywać skróty. Najkrótsza droga na trasie. Ale pamiętajcie, najkrótsza nie oznacza najszybsza. To trzeba pamiętać, ponieważ są czasami takie skróty, które możemy sobie zobaczyć i zrobić, ale nie są jakieś efektywne. Bo jednak niby krótsza trasa i nie każdy też skrót jest wart zachodu. Ponieważ gorsze wyjście z zakrętu i inne rzeczy. Tak, wydaje mi się, że to łapie. Chyba wszystko łapie. I ten slang, trzym się. Jak ja dawno tego nie słyszałem. Ech, wspomnienia. There, that's all you need to get started. I'm done wasting my time on you. Later, Neville. Well, guess it's just you and me. Let's go find some trouble. So you've been gone a while. You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy. Dispatch, possible code 6 just flew by me. I'm moving up to see if I can ID him. Look out, cops! I need a hand with this vehicle. 1044 on my position. What's this? I got your back. I'll lose the heat. Stay on the pedal. No i dalszy poziom wspomnień, czyli pościg ewolucyjny w karbonie. Ojej, jak ja się tutaj bawiłem, ile ja miałem zabawy, jakie ja tutaj rekordy kręciłem. No to nie jest tak jak w Most Wantedzie, że te pościgi policyjne są nam do czegoś potrzebne, ale jednak troszeczkę się przydają i to jest fajne urozmaicenie i umilenie czasu, bo możemy się... Oj. Myślałem, że to ich załatwi? O, załatwiło. Bo chciałem zrobić właśnie taki manewr, żeby tutaj już im uciec, natomiast nie trafiłem dobrze w tą ciężarówkę i jakoś tak wyszło. No ale jak widzicie, jak nie za pierwszym razem, to za drugim i wszystko tym razem się udało. No ale tak, ale wspomnienia z tych pościgów, te pościgi nie były już nam tak potrzebne właśnie jak w Most Wantedzie, ponieważ tutaj nie musimy zdobywać reputacji, a potrzebujemy tak naprawdę... Jeju, jak ten gościu pojechał! Potrzebujemy tak naprawdę tylko wyścigów i to tyle. A my ukończyliśmy ten pościg i tak naprawdę jesteśmy już na miejscu. Neville tylko nam mówi, żebyśmy spotkali się w kryjówce. Musimy się spotkać. Przysyłam ci namiary na kryjówkę. Spotkajmy się na miejscu. A kryjówka jest już tutaj obok. Dobrze znam ten kraj, nie? Już wiedziałem od razu, gdzie jechać. Ale spotkajmy się. Gave you the safe house. You can use it to fix your car or chill out when the heat's on. You need a wingman, and it looks like I'm it. Let me show you inside. Mm-hmm.
No i tak, do twojego zespołu dołączył Neville. To ekran zarządzania zespołem. Tutaj możesz wybrać członka zespołu, który weźmie z tobą udział w wyścigu, zmienić ustawienie samochodów członków zespołu, oglądać filmy biograficzne członków zespołu, czyli to, co przed chwilą zobaczyliśmy, zwalniać członków zespołu, aż zostanie jeden i zatrudnić dostępnych członków zespołu. Maksymalnie może być ich trzech. Członkowie zespołu mają też swoje różne tutaj umiejętności, nie tylko właśnie takie właśnie podczas wyścigu, bo stopper, drafter i tam zwiadowca, to były umiejętności takie podczas wyścigu, natomiast są jeszcze umiejętności dodatkowe. Jest wtyka, mechanik, stylista i nie wiem, czy ktoś jeszcze. Mogę tutaj tego nie pamiętać. Wtyka tak naprawdę daje nam inne tutaj nagrody, bo jak widzicie, mamy w wyścigu zagrożenie w strefie nie zwiększa się po wyścigach, ale też i w karierze za wygrane wyścigi otrzymujemy o 200 tam chyba pieniędzy więcej. Nie ma tutaj jakiejś waluty. Natomiast samochód Neville'a to Mazda 3. Auto fajne. Ale czy dobre? Nie wiem, przekonamy się. Zobaczymy, jak Neville'owi to wyjdzie. My natomiast wybierzemy go na pomocnika. No i teraz najtrudniejsze zadanie, ponieważ musimy wybrać logo swojego zespołu. Będzie ono wyświetlane na mapie i innych miejscach. Możesz je również umieścić na swoim samochodzie, korzystając z opcji modyfikacji naklejek. Ja tak naprawdę zawsze wybierałem jedno z dwóch, bo zawsze były moje ulubione. Pierwsza to była właśnie ta gwiazda i ją przeważnie wybierałem. Drugie natomiast było to ten herb ze smokiem. Ja wolę właśnie takie bardziej prostsze loga i bez żadnych tam, powiedzmy, dodatkowych udziwnień. Motyl damsko się kojarzy, atom, nie za bardzo przepadam za chemią, rakieta, dziękuję za podteksty, żmija. Trochę niby może i ma to sens. Wszystko jest mniej więcej podobne, ale ja, tak jak mówiłem, wolę takie bardziej proste i wybiorę sobie gwiazdę, bo to mi się najbardziej podoba. Jeszcze z tym niebieskim akcentem, a wiadomo, lubię niebieski, więc dlaczego by nie. Natomiast jak my tutaj wybierzemy, jaką nazwę będziemy mieli dla naszego zespołu? Nie będę kreatywny. Tak. Tak będzie mój zespół się nazywał. Kitkobon kieruje zespołem Kitkobon. Bo czemu by nie? Mogę, mogę. This whole city's a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map if you want to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmon City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street crew. Your rep? Okay, you have no rep. But you win a few races, and you'll end up owning an area. And that's what'll build up your rep. Once the crew bosses see you as a threat, they'll probably come looking for you. If they challenge you, then you got a shot at taking over their turf. I cóż, tak jak usłyszeliśmy od Niki, to jest ekran mapy terytorium. Musimy zdobywać terytoria, później kontrolę nad rejonami, aż przejmiemy wszystko. Tutaj gracze mogą zobaczyć, które zespoły kontrolują poszczególne regiony Palmon City. Wyścigi, w których możesz brać udział, zaznaczone są gwiazdkami, wypatruj kryjówek i sprzedawców samochodów rozsianych w każdym rejonie mapy. Regionie mapy. Natomiast na sam początek mamy tylko trzy niewielkie rejony. Muszę wziąć myszkę. Trzy niewielkie rejony. Mamy wyścig, sprint i próbę prędkości. Ja od razu mówię, że nie będę pokazywał wam wszystkich wyścigów. Chyba, że bardzo będziecie tego chcieli, ale chciałbym postępować z tą karierą jak najszybciej. Natomiast my zaczniemy sobie właśnie od tego wyścigu na torze. Tak rozgrzewkowo, żeby było miło. Przeniesiemy się na miejsce. I zaczynamy nasz pierwszy wyścig. A jeszcze tą Mazdą RX-8. To był naprawdę kultowy samochód w tamtych czasach. Ja naprawdę pałałem miłością do tego samochodu.
I tak naprawdę zamieniłem Mazda RX-8 na Toyota GT86, bo to była moja miłość. Tam gdzieś jeszcze było Evo 9 i 10, właśnie później, w moich czasach. Było to też pewnie spowodowane tym, jak wychodzili Szybcy i Wściekli, filmy z serii Szybcy i Wściekli, ponieważ wtedy, mniej więcej w tamtych czasach, może troszeczkę później, było właśnie Tokyo Drift, kiedy ja tak się interesowałem całą, zaczynałem się interesować tą motoryzacją i właśnie samochodami. Stąd też początki mojej miłości są skierowane tutaj, bardziej właśnie w kierunku samochodów tunerskich. Chociaż też nie ukrywam, że swoje przygody, nie wiem, z samochodami egzotycznymi czy muscle też zaliczyłem, ale to już bardziej troszeczkę później, w późniejszym czasie, bo na początku, wtedy jak ja zaczynałem bawić się właśnie całą tą kulturą samochodów, wtedy bardzo, ale to bardzo poważną rolą w całej tej kulturze odgrywał tuning. On nadal odgrywa jakąś tam rolę, ale już to nie jest w takim stopniu, jak było to kiedyś. Dawniej ludzie zjeżdżali się, jakoś to kultowali? Jeju. Tak, język polski jest trudny, a ja nie potrafię się wypowiedzieć poprawnie, żeby nawet powiedzieć. To jest trudne słowo. Kultywować. O. Całą tą właśnie otoczkę nie tylko wyścigów, ale też i kultury samochodowej. Już tak będę to nazywał. No dobrze, Neville, cieszę się, że jesteś za mną, ale nie musisz aż na mnie skakać. A my dojeżdżamy do mety. Przynajmniej mam taką nadzieję, że Neville nas jeszcze nie wyprzedzi na samym końcu, bo tego to bym się już... Zdenerwowałbym się, powiedząc tak grzecznie. Natomiast my odblokowaliśmy hamulce i dostaliśmy medal. Ale kontynuujemy. I heard you were back in town. Now I want to hear you're gone. No cóż, Kenji, twoje lekkie niedoczekanie, ponieważ to się na pewno nie stanie, ale dobrze, że chociaż słyszałeś, że wróciłem. I wy też słyszeliście, że wróciłem. Natomiast tutaj Niki pisze nam o jeździe dowolnej. Nie będę wam tego czytał, bo przecież wiadomo, o co chodzi w jeździe dowolnej. Prawda? Prawda. Ja natomiast pożegnam się z wami już na dzisiaj. Przynajmniej wiemy, z kim będziemy się mierzyć. Na pierwszy rachunek i pierwszym wrogiem będzie Kenji. Czy uda nam się go pokonać? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach. Ja na dzisiaj już się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie, że byliście w tym pierwszym odcinku. I do zobaczenia. Do kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.